Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, w ostatnim odcinku z Trasy Walca. Dzisiaj sobie zrobimy dobry ending. Nie najlepszy ending, tylko dobry ending. Tylko teraz sprawdzę, który to był zapis. Tu jest pierwszy save, drugi save, trzeci save. W ogóle muszę zacząć kasować niepotrzebne save'y, powiem wam szczerze. Sobie zacznę to potem gdzieś kasować, ale dobra, tutaj chyba to był ten save. Tak mi się wydaje. W sensie ja chcę to kasować, bo ja potem nie będę ogarniać, który save to był do którego, powiem wam szczerze. Znaczy te pierwsze będę próbować kasować z tego powodu, że nie będę ogarniać potem, który to był save do którego. W sensie ja sobie tutaj w tych save'ach to jest prolog w ogóle, więc to jest wejście do pierwszego tego. Ja sobie chcę tylko w pierwszym pousuwać z tego powodu, żebym miała takie lekkie wrażenie, które, gdzie tu jest zapisany mój ten. Dobra, lecimy. Przeszłość i przyszłość. Rozdział 6. Ochroń nasze królestwo. Zawsze będę przy tobie. Nadal mam długą drogę do przebycia, zanim stanę się władcą, jakiego potrzebują, ale jestem dumna z mojego progresu. Mam nadzieję, że jesteś też ze mnie dumny, ojcze. Stałam przed trumną ojca. Moje palce spoczywały na mojej statycznej statule ustanowionej przed tym. Podniosłam moją głowę ku górze, żeby spojrzeć na twarz ojca, który został przez wieczność, która teraz została przez wieczność uwieczniona w skale, wyglądał. Po prostu wyglądał na takiego cichego, w sensie jakby tak jakby odzyskał spokój, o. Avorin. Walt stał przy wyjściu, tam gdzie miał czekać na mnie. Nadal stał przy wyjściu, gdzie nadal na mnie czekał. Teraz zdam sobie sprawę, że on jest dłużej sam. Witaj, moja droga. Witaj, Ofelio. Jesteś tutaj, żeby porozmawiać z ojcem? Mogę wyjść, jeżeli tego potrzebujesz. O, nie, proszę, zostań. Spojrzałam z powrotem na Walsa. On się po prostu uśmiechnął i wzruszył ramionami. Przy czym ja westchnęłam. Się zastanawiam, czy wy... To nie jest dzień koronacji, okej, okay, to już mi się wydaje. Czy by to był dzień chodzący, w sensie... Nie wiem. Dobra, nieważne. Pi. Nadal mieliśmy trochę czasu przed dzisiejszą... przed dzisiejszymi zajęciami. Ofelia umieściła białą lilię na trumnie. Przypuszczałam, że ma to nawiązywać do... święta, które było parę dni temu. Witaj, mój drogi. Ominęłaś naprawdę cudowną... Ominęłaś naprawdę cudowną, cudowne świętowanie w ostatnim tygodniu? Jestem pewna, że Avorin już powiedziała ci większość detali, ale zastanawiam się, czy powiedziała ci o tym, że ostatnio wyszła za mąż? Już mu o tym powiedziałam. Ofelia się zaśmiała. Dobrze. Myślę, że naprawdę by się cieszył, słysząc tą historię od ciebie. Wykaz nastała tutaj przez parę momentów, patrząc cicho na skalną statuę mojego ojca. Ofelia umieściła swoją dłoń na stopie statuły. Zaskierowała swój wzrok, patrząc prosto w oczy. Może umieściła swoją dłoń na statule i mogłam wyczytać w jej oczach samotność. Dobra, nieważne, ja nie wiem tłumaczyć.
On byłby tak szczęśliwy, gdyby mógł być na twoim ślubie, Avorin. Życzyłabym sobie, żeby mógł być. Moja noga. Sobie kręcę nogę. Czemu mam to biurko tak dziwnie ustawione? W ogóle taki dramatyczny moment, a ja tutaj wam jolczę o tym, jak sobie nogę wykręcam. Wiecie, że nie jestem najlepszą youtuberką. Wracam do wtedy, kiedy on żył. Nie było dnia, żeby nie mówił o tym, jak bardzo by sobie życzył, że mógł znowu nawiązać z tobą jakąś więź. A ja odepchnęłam go. To on nigdy nie sięgnął znowu po ciebie, Avorin. Obwiniał się o to, że się sam zdystansował przez te wszystkie lata. On mówił, że to był jego największy błąd. Uśmiechał się do samego końca, czyż nie? Kiedy odchodził. Łzy napływały mi do oczu. Nie będąc w stanie jej powstrzymać. Otarłam je ostro o tyły mojej dłoni. On zachęcał mnie do tego, żebym objęła władzę nad królestwem i powiedział, że zawsze będzie przy mnie. Jak życzyłabym sobie, żebym mogła spędzić więcej z nim czasu razem, zanim odszedł. Ojcze. Avorin. Ofelia umieściła dłoń na moim ramieniu, ściskając je. Gennaro. Byłby tak dumny z ciebie, jestem tego pewna. Skąd możesz o tym wiedzieć? Ponieważ jestem z ciebie dumna, a my się zgadzaliśmy niemalże we wszystkim. Te słowa spowodowały, że się poczułam tak ciepło w środku. Otarłam ostatnią łzę, która spływała mi z moich oczu i się uśmiechnęłam. Cóż... Być może z opóźnieniem, ale cieszę się, że możemy w ten sposób rozmawiać, Ofelio. To samo dotyczy mnie. To jest honor, że mogę być tutaj dla ciebie, królowo Angelia. Cofnęła się. Mogłam zobaczyć, że na czymś rozmyśla. Mogłam zobaczyć po obrazie jej twarzy, że na czymś rozmyśla, kiedy patrzyła między walcem a mną. Musicie gdzieś iść, czyż nie? Nie będę was zatrzymywać. Dziękuję ci, Ofelio. Nie ma potrzeby mi dziękować, moja droga. Wiesz, że zawsze będę tutaj, jeżeli będziesz mnie potrzebować. A z tą rzeczą, jaką zobaczyłam, zanim odeszłam z pokoju, to jest zachęcający uśmiech Ofelii. Boże, nie. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłam, zanim wyszłam z pokoju, to był czuły uśmiech Ofelii, który był kierowany na trumnę mojego ojca. Miłość, którą darzyła ona mojego ojca, lśniła niezachwianie w jej oczach. Mogę teraz zobaczyć to, że ich miłość była prawdziwa. Cieszę się, że oni mieli siebie nawzajem. Bardzo oferował swoją dłoń, gdy podeszła bliżej wyjścia. Czy mi właśnie w bruchu zaczyna buczyć? Serio? A ja się cieszę, że mam walca. Nie wyobrażam sobie rządzenia Angelii bez niego. Wujka znalazła, że wyszła przez tunele, dopóki... Wujka zaszła przez tunele, dopóki nie sięgnęliśmy wyjścia. Dziękuję ci za to, że na mnie czekałeś. Oczywiście. Następnym razem, kiedy będę rozmawiać z ojcem, to chciałabym, żebyś dołączył do nas. Myślę, że on by doceniał usłyszenie rzeczy z twojej perspektywy. Mojej perspektywy? Jak na przykład takie wydarzenia dotyczące ślubu. O! Ale wszystko, co bym mu powiedzieć, to jak pięknie wyglądałaś wtedy przy... ołtarzu. Sposób, w jaki twoje oczy lśniły, kiedy wzięłaś moją dłoń i twoje policzki stały się całe zaróżowione, kiedy pochyliłem się naprzód, aby... Nieważne. Walc się zaśmiał. Twoje zażenowanie jest urocze jak zawsze.
Skręciliśmy za korytarz. Skończyliśmy za rogiem na kolejnego korytarza. Tylko po to, żeby niedaleko wpaść na dwójkę znajomych twarzy. O, Havarin. Czy wasza dwójka nie powinna być w mieście? Cóż, witam też waszą dwójkę. Dobre popołudnie. Boże, dobre popołudnie. Czy ktokolwiek w naszych czasach tak jeszcze mówi? Dzień dobry. Przepraszam, Oli, my powiedzmy. Szukamy księcia. Lot położył dłoń na swoim czole i westchnął, zrobił facepalma. Tak się składa, że oni się nawzajem się wyzwali do bardzo poważnej gry w szachy tego poranka. Powiedzieli, że to jest jakiś turniej dla braci i nie chcieli obserwatorów, ale. Em chce obserwować księcia Lejsa Egra. Ty też musisz być ciekawy, Rot. Jestem. Ale ja mam zamiar iść obserwować tą grę, a nie pewną osobę. To nie jest fair. Bez względu na powód, brzmi to jak dobra zabawa? I tak będzie. Chciałbyś nas dołączyć? Niefortunnie nie mogę. To jest czas, aby Avorin i ja. To jest czas na show, który mamy wraz z Avorin. Avorin? Nie wiem, coś w tym stylu. To jest czas, żebyśmy wraz z Avorin ustawili nasze show. O. Nie idę do miasta, żeby zrobić swój występ. Och, cóż, więc może następnym razem? Myślę, że to by było miłe, jeżeli byśmy wszyscy razem usiedli przy takiej grze, zanim Rod i ja byśmy wyszli. Rzeczy stały się tak zajęte ostatnio, że zapomniałam o Maldzinie i Rodzie. Że niemalże zapomniałam o tym, jak Emeldżyny i Rod byli cały czas zajęci. Przez parę ostatnich dni dwójka z nich przygotowywała się na wyjazd do Burgundii na jeden miesiąc. Oni wyjadą z nimi w tym tygodniu. Kiedy ja nalegałam, żeby Ofelia poszła wraz z nimi, ona zdecydowała, że odmówi. Powiedziała, że chciałaby zostać tutaj i pomagać mi, gdyby była ku temu potrzeba. Myślę, że ja także, że mi także by to się bardzo spodobało. Więc pójdźmy powiedzieć o tym książętom. Emalżyna złapała Roda za rękaw i pociągnęła go za sobą. Chodź, znajdźmy ich zanim zakończą swą grę. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie się cieszyć z wygranej księcia Lensa. No cóż, w takim razie będę musiała pocieszyć księcia Klauda, żeby zachować równowagę rzeczy. Rod wypuścił z siebie bardzo długie, pełne cierpienia westchnienie, kiedy Emalgina ciągnęła go za sobą. Ona odwróciła się tylko raz, żeby nam pomachać, zanim zniknęła w dół korytarza. Rzeczy będą o wiele. Będzie tutaj o wiele bardziej ciszej bez nich, a niech zejdą, proszę pana. Zgadzam się. Władz uśmiechnął się do mnie, kąciki jego ust. Tak. Zalmowały mnie, że. Tak. Wiecie, tak. Są lekko złośliwe, tak tajemnicze. O! Mogłam wyczytać z jego uśmiechu, że coś mi takiego lekko tajemniczego zalmowało mnie. Blablabla. Co? Tak sobie tylko myślałam, jak o wiele żywsze byłyby te korytarze z dziećmi. Za każdym razem, kiedy wspominał, nie naciskaj tak, bo ucieknę. Nie naciskaj tak, bo zwiem. Za każdym razem, kiedy wspominał o dzieciach, się zaczęły na mam rumienić. To był kolejny krok ku naszej idealnej przyszłości, która stawała się rzeczywistością. Stawaliśmy sobie bliscy każdego dnia. Więc jest jakaś możliwość, że możemy mieć dzieci, ale im bliżej się siebie stajemy każdego dnia, tym bardziej jest to możliwe, że będziemy mieć dzieci, ale tak będzie pewnego dnia.
Was przytakną? Rzeczy samej. Nie jestem przygotowana na dzieci. Przynajmniej jeszcze nie. Ładzie jest jak zawsze ekstremalnie bardzo bajkowo odnośnie każdej sytuacji. W sensie bardzo wierzy w sposób, wiecie, taki rozmarzony. Jednak czuję ulgę, że nigdy nie próbuje jakoś za bardzo mnie naciskać na to i zrównuje swoje tempo wraz z moim, żebym mogła się czuć komfortowo. Oraz wyciągnął swoją dłoń. Położyła moją dłoń na jego, którą ścisnął i potem pozwoliła mu prowadzić mnie do miasta. Liniowe dekoracje sprzed paru dni nadal wisiały na placu, kiedy przybyliśmy. To wyglądało niemalże tak, jakby miasto w tym momencie przetrwało sztorm jakichś płatkowych płatków kwiatów. To jest tak piękne. Watts i ja razem wałęsaliśmy się po mieście. Rycerze podążali za nami z dystansu, obserwując wszelkie uśmiechające się twarze, które pomiędzy nami przechodziły. Oni tylko się zatrzymali. Może rycerze podążali za nami, obserwując wszystko z uśmiechem na swoich twarzach. Oni tylko się raz zatrzymali, kiedy ktoś biegł do nas, podbiegł do nas. Wasza wysokość. Była to wiedźma. Ze znajomą twarzą. Była to nam znajoma twarz, stanęła tuż przed nami. Dzień dobry, wasza wysokość. Jedna z tych wiedźm była kandydatem, która rozmawiała ze mną w sali tronowej odnośnie pozycji radcy parę dni temu. Przez lata ona była właścicielem sklepów z eliksirami w Angelie i przybyła do tawerny, żeby przedyskutować bardzo ważne polityczne sprawy z Delorą Parfait. Dzień dobry, jak mogę ci pomóc? Wiedźma wyglądała tak napięcie, ale bardziej chyba z nerwów niż z podekscowania. Otrzymałam twoją korespondencję innego dnia? Ach, to. Wasza wysokość, jestem uhonorowana, że wybrałaś mnie do swojej rady. Wiedźma bardzo nisko ukłoniła się przede mną. Proszę, to było niekonieczne. Dla mnie to jest honor, że mogę cię mieć. Wstań się w swojej radzie. Ostatnią nocy Walt i ja siedzieliśmy do późna, przeglądając wszelkie aplikacje do naszej rady. Wysłaliśmy listy już do tych, których chcieliśmy natychmiastowo. Ta wiedźma była jedną z nich. Otrzymała osobiste pismo od Delory oraz wielu innych wiedźm, które będą pracować w pałacu. Chciałam podziękować ci własnej osobie, ale nawet nie jestem w stanie ująć w słowa, jak bardzo wdzięczna ci jestem. O, proszę, nie musisz już mi dziękować. Będę wyczekiwać współpracy naszej podczas nadchodzącego spotkania. Tak samo z mojej strony. Wiedźma skłoniła się mi znowu i wtedy także Waltzowi. Przeszedłeś bardzo długą drogę, Walcie Creswellu. Wszystko, co mam, zawdzięczam Amorin. Ona jest moją największą inspiracją. Przeprowadź mnie naprzód. Jakby to powiedzieć na polskie nasze, za bardzo mnie przeceniasz. Nonsens, to jest prawda. Wiedźma zrobiła jeszcze jeden głęboki ukłon, zanim nas opuściła. Ratować Angelię przez te wszystkie lata, bez nawet mojej pomocy, wiesz? Ratowałeś Angelię. Ale to ty zawsze miałaś największą siłę, żeby przejść ku swojemu celowi. Zawsze ją miałaś, Aborin. Łatwo poprowadził nas, nasze drogi do dziedzińca i do bardzo znajomego mi miejsca.
Sina stała obok, nie jestem pewna, co to jest to bot, chyba to jest to taka budka, chyba tak, tak mi się wydaje. Sina stała obok budki z marionetkami, z rękami założonymi na biodrach. Był otoczony przez dzieci, które wszystkie klaskały i się cieszyły, kiedy Waltz podszedł. Sina spojrzała tak na nas, jakby miał nas zaraz zaciukać. Coś mi widzicie. Oczywiście. Jeżeli zostaniesz naszym show, to kupię ci potem cynamonową bułkę. Potem jak skończymy sprawy. Jak są cute, zarobili się. Żeby to nie był dobry deal? W porządku. Sina wypuściła z siebie takie słowo, więc tak odfrunęła. Nie wiem, jak to powiedzieć. Na nasze polskie, bo zmieniłam sobie słówko tego. Odburknęła. O. Sin odburknął to słowo, zanim odwrócił się, żeby dołączyć do reszty zgrai. To już czas na występ Waltza. Oni wiedzieli, że będą go mogli tutaj oczekiwać. Tego czasu, w tym dniu. Minęło tak dużo czasu, od kiedy byłam jego asystentką, a teraz do niego dołączyłam. Waltz gestem poprowadził mnie za budkę i podał mi kukiełkę, którą trzymałam, będąc obok niego. Jesteś gotowa? Mam gwiazdeczko? Będę podążać ze swoimi instrukcjami, Waltz. Więc zaczynajmy. Waltz odciągnął kurtyny budki i uśmiechał się na oklaski swojej widowni. Witajcie wszyscy, jestem Waltz i jestem tutaj, żeby przedstawić wam kolejną historię. Dzisiaj dołączy do mnie moja najlepsza asystentka, królowa Avorin, nosicielka Tenebrarium. Nastąpiły jeszcze bardziej radosne oklaski i podekscytowane rozmowy. Minęło trochę czasu, od kiedy dołączyłam do Waltza. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowująca. Dzisiaj opowiem wam historię o królowej wiedźm, najbardziej miłej kobiety, która stawiła czoło różnym problemom na swojej drodze. Trzymając moją kukiełkę, to było bardzo żenujące, bo ta kukiełka wygląda zupełnie jak ja. Przedtem Waltz używał kukietek, żeby opowiedzieć mi historię. Pomyślał, że to będzie o wiele lepszy sposób, żeby pomagać dzieciom zrozumieć moją historię. Zgodziłam się mu w tym pomóc, w przedstawieniu tej historii, ale warunek był tym, że... on się także podzieli swoją historią. Obserwowałam, jak Waltz trzyma swoją własną kukiełkę, w sensie taką zrobioną na jego podobieństwo. Tą, którą zupełnie przypadkowo uszyłam, żeby wyglądała jak on. Dwójka z nas pracowała razem szybko, żeby je zrobić podczas naszych ostatnich przerw. One z pewnością nie są najcudowniejszymi kreacjami, ale można powiedzieć, że ujdą. A so cute! Ale nasza bohaterka z tą miną niepewną to jest takie... Ale to jest dobry ending, ale ja już rozumiem, czemu ten ending jest troszkę gorszy. Waltz pochylił się wystarczająco blisko, żeby coś do mnie wyszeptać. Nie bądź nerwowa, gwiazdeczką. Nie jestem nerwowa. Waltz ścisnął moją dłoń. Za budką, w sensie tam na dole, tak jak wiecie. No to zaczynajmy. Historia zaczęła się w pałacu, gdzie młoda wiedźma, która straciła wszystko, swoją rodzinę, swój dom i swoje serce. Wtedy wiedźma spotkała księżniczkę, która pomogła i poprowadziła go ku szczęściu znowu. Nawet jeżeli moje wspomnienia w przeszłości są dosyć bliste, jakoś byłam w stanie mówić jasno, bez wahania podczas tego show. Grała moją rolę dobrze, wystarczająco, żeby ludzie byli zachęceni, w sensie zainteresowani. I wtedy zdał sobie sprawę. To nie jest rola. To jestem ja. To pierwszy raz, kiedy opowiadam ludziom moją historię.
wielu różnych postaci, także miał swój wygląd w tym show, łącznie z naszą ostrą mentorką wiedźmą oraz miłą wróżką, z również niesamowitą, zachęcającą miotłą, w sensie z naszym panem miotłą, podejrzewam. To było naprawdę długie show. I w czasie, kiedy je skończyliśmy, księżyc już wisiał na niebie i musieliśmy używać latarni, żeby oświecić naszą scenę. I na końcu wiedźma i księżniczka, czarownik, o, szli długo i szczęśliwie. Odpowiedź była zaskakująca. Spojrzałam w górę, żeby zobaczyć, że aż tłum już lekko przysypiał. O Boże. Jerzy przysypiał. Ja bym przysypiała pewnie, ale... Odpowiedź była zaskakująca. Spojrzałam w górę, żeby zobaczyć, że nasz tłum się o wiele bardziej niemalże podwoił w ciągu ostatnich paru godzin. Ludzie siedzieli na ławkach, przy stołach, na krzesłach. A nawet niektórzy na fontanie? Nagle poczułam się tak bardzo nerwowo. Czułam, jak serce mi bije w mojej piersi. Ponadto też czułam się taka wolna. Wszystko w porządku, gwiazdeczko? Nawet lepiej. Myślę, że mogę być teraz nawet szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Łaz pochylił się ku mnie i mogłam dokładnie zobaczyć, że wszyscy, że na widok, że w momencie, kiedy wszyscy patrzyli, umieścił delikatnie pocałunek na moich ustach. Cieszę się to słysząc, moja królowo. A co z tobą? Nie mogło być lepiej. Dwójka z nas wstała, żeby zrobić ukłon władz, oraz przyszły król Angelia oraz ja, królowa Angelia, ukłoniliśmy się przed naszym ludem. Mogę być królową. Ale jestem tutaj tylko z tego powodu, że oni mnie zaakceptowali. Uśmiecham się na gromki aplauz, który wypełnił całą ulicę. I odnalazłam, że w tym czasie moje własne serce biło z ekscytacji. Nadal mam długą drogę przed sobą jako władca, ale z władcą już w moim boku. Myślę, że mogę jasno patrzeć w przyszłość. Spojrzałam w górę na gwiazdy, które śniły na nieskończonym niebie. Czy widzisz mnie, ojcze? Matko? Nie przestanę pracować, żeby chronić ludzi, o których tak głęboko dbaliście. Obiecuję? Mam ścisnął moją dłoń znowu. Nie wiem, o co ci chodzi. To była finalna scena, nie wiem, coś w tym stylu. Odwróciłam się do moich ludzi, do mojej widowni, z uśmiechem i zrobiłam jeszcze jeden ukłon. Dziękuję wam wszystkim za towarzyszenie mi w tej podróży. Ah, so cute. Edding, najlepszy Edding. Zostaliśmy osiągnięcie nasze. Czy mogę sobie przekliknąć ten OP, bo mi się nie chce go złapać znowu? Mogę, na szczęście. Co za szczęście. Mamy wszystkie ilustracje. O, te ilustracje się zmieniają. Myślałam, że one się nie zmieniają. Przy okazji powiem wam wcześniej, że wszystkie ilustracje odblokowały wszystkie możliwe wybory z trasy Walca. Ale wydawało mi się, że ta się ilustracja w jakiś sposób zmieniała. Nie jestem pewna w jaki, ale w jaki się zmieniała. Te ilustracje są pojedyncze. To też jest pojedyncze. Ta się zmienia. Okej. Okay. Dobra, ale to by było chyba na tyle z trasy Walca. Zobaczymy się w kolejnej trasie, moi drodzy. Jak myślicie, co to jest za trasa, napiszcie w komentarzu. I się zobaczymy wkrótce. Abym jeszcze zapomniała, chciałam podziękować moim dobrym wiedźmom, które chciały wesprzeć mnie w tym prześwięcięciu i nie wiem tego powiedzieć dobrze. Ale chciałam wam serdecznie podziękować za to, że mnie wspieraliście podczas nagrywania ścieżki Walca. I zobaczymy się w kolejnych filmach. Bye bye!